Japońskiego wojownika, czyli samuraja, kojarzymy sobie najczęściej, bardzo słusznie, z mieczem. Jest to ważna, osobista broń. Ale nie należy zapominać, że tą podstawową bronią wojenną, bronią dystansową, był zawsze łuk. Tradycja naprawdę jest ogromna, ponieważ jak ktoś przejrzy historię Japonii, zauważy, że wszystkie wizerunki pierwszego cesarza Japonii, Jimmu, przedstawiają go zawsze z łukiem. To jest legendarna broń Japończyka. Faktycznie w wieku XVII, w okresie Edo, w okresie pokoju, staje się znacznie mniej popularny, ale wpływa na to jeszcze kilka względów, no, czysto praktycznych, proszę Państwa. Żeby strzelać dobrze z łuku, trzeba się szkolić bez przerwy. To każdy łucznik i dzisiaj Państwu powie, że sportowy, że naprawdę dobrze strzelać z łuku, to się uczy naprawdę wiele lat i nie można tego treningu przerywać. Jeśli się zrobi, powiedzmy, rok przerwy, zaczynamy się uczyć od nowa. To jest ten ważny fakt. Poza tym warto tutaj powiedzieć, oczywiście znamy łuki z Europy również. Kojarzymy średniowiecze i jeszcze później są bardzo sławne, wielkie, długie łuki angielskie. W naszej jeździe istnieją oddziały strzelające z łuku konno do początków XVIII wieku, czyli pancerni. Natomiast łuk japoński różni się od innych jednym. Po pierwsze, jest bardzo długi. Ten, który Państwu pokazuję, liczy sobie około 2 metrów. Jeśli przypomnimy sobie, ile wynosił wzrost średni Japończyka i w ogóle człowieka w Europie również w okolicach średniowiecza, czyli te między 1,50 m a 1,60 m, to było to narzędzie gigantyczne i bardzo trudne do posługiwania się. I dochodzi do tego jeszcze jeden element. Jazda środkowoazjatycka, jazda europejska, jazda polska posługiwała się łukami krótkimi. Natomiast Japończycy również z konia strzelali z tego wielkiego łuku. Jak to było możliwe? Jeden szczegół konstrukcyjny. Wszystkie łuki europejskie i zresztą nie tylko, reszty świata, chwyta się ta część do chwytania, czyli majdan, znajduje się w środku łuku. Natomiast w łukach japońskich trzyma się je mniej więcej na 1/3 długości. Od dołu, czyli jeździec na koniu jest w stanie przenieść łuk w pozycji bojowej nad siodłem. Oczywiście inaczej się go naciąga. Do tak długiego łuku są potrzebne ogromne strzały. To jest bardzo trudna sztuka. Nic dziwnego, że zaczęła powoli zanikać, ale została w Japonii i do dzisiaj jest, powraca właściwie, można powiedzieć. Nie ze względów bojowych, bo to oczywiście o tym nie mówimy, tylko jest zasadnicza sprawa. Droga łuku, kyudo, jest tak połączeniem ćwiczeń fizycznych, ale jest to przede wszystkim ćwiczenie duchowe. Strzały nie kieruje się siłą mięśni, wyrobieniem oka i tak dalej. Strzałę kieruje się duchem. Tu jeszcze bardzo ciekawy zabytek również dotyczący łucznictwa, a występujący właściwie tylko w Japonii, czyli kołczan do strzał. Kołczany też sobie każdy kojarzy, worek, który się nosi gdzieś przy koniu albo na plecach, z którego wyciąga się strzały do góry. Jadzutsu, czyli ten, który mamy przed sobą, nosi się inaczej. To jest pojemnik drewniany, pokryty laką z malowanymi herbami, czyli monami na pokrywie i na bokach tego urządzenia. Natomiast nosi się go otworem do dołu. Odsuwając pokrywę, wyciągamy, no to jest wypełnienie nasze muzealne. Wyciąga się strzały do dołu.
Strzały, jak wiadomo, do takiego łuku muszą być bardzo długie. I w klimacie japońskim wyjątkowo dobrze zabezpieczonym przed wilgocią. Osobny rozdział, niestety nie mogę tego Państwu pokazać, bo nie posiadamy takiego najpiękniejszego okazu. To są groty do strzał japońskie. Tego jest tysiące rodzajów. I tu mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością, że są tysiące. Włącznie z wykonywanymi specjalnie, nie do użycia praktycznego, ale do złożenia w darze w świątyni. Takie wota świątynne są dosyć popularne i w tej chwili coraz większe zainteresowanie wśród zbieraczy się budzi właśnie zbieractwem tego typu narzędzi. Dziękuję bardzo.